miejsce, żeby teraz, gdy otrzymałem tak zaszczytną nagrodę od Państwa, za którą serdecznie dziękuję kapitule, ona jest dla mnie też, daje mi siły i daje mi nadzieję na to, że można żyć no inaczej niż tak, jak my żyjemy teraz. Bo wydaje mi się, że jesteśmy, ulegamy jednak w dużej mierze zniewoleniu. I ta nagroda jest dla mnie takim namacalnym dowodem, że trzeba odwoływać się do tych wszystkich wartości, o których tutaj mówiła pani profesor Heck, dotyczących twórczości pana Kellera, o czym mówili państwo, pani Paulina, pan Ireneusz. Ja bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz kapitule za to zaszczytne wyróżnienie. Powiem państwu szczerze, że ta laudacja jest dużo lepsza niż ten tom. Moim zdaniem tak jest. Nic więcej właściwie nie mogę dodać. Dziękuję państwu za przybycie. No i dziękuję Wrocławowi za piękny wieczór. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze, jeśli pan Stanisław zechciałby zabrać głos, to bardzo prosimy. Tak? Do mikrofonu, bo może? Tak, tutaj proszę. Nie, bo ja mam dużo czynności. Aha, dobrze, bo pan Stanisław ma za sobą też rekwizytorium, także poczekamy sekundkę. To są wszystko plony z mego sadu dla pani. Ja też tak. Będę głośno mówić. Te potwory to są wszystko z mego sadu dla pani. To jest pistolet robiony dla pani profesor o zwiększonej celności. Widać od razu, bo lufa jest długa. Dla snajpera. Snajperski taki, pani profesor. Dla snajperki. Tak. A jeszcze nie wszystko, chwileczkę. Dziękuję, a tu jest singiel, dziękuję. Chwileczkę. Dla pani profesor mam dużo. Mam jeszcze takiego potwora, który służy za świecznik, jak się ktoś uweźmie. To jest dla pani profesor. Najwięcej mam broni, bo produkowałem to w stanie wojennym, to wiadomo. Trzeba było robić broń, jak stan wojenny nastał. No więc produkowałem. To jest świecznik dla pani profesor. O. Tylko jeszcze świeczka jest. Aha. I ostrzeżenie. Te wszystkie świeczniki mają jedną wadę, że są z drewna. I jakby ktoś usnął przy tym świeczniku, to może zapalić cały dom. Więc wódki proszę nie pić, jak się używa tego świecznika, bo niebezpieczeństwo. To jest też świecznik taki dla pań. To jest jeszcze jedna broń, taka już. Aha, broń jest bezpieczna, bo żona wyjeżdżała, jechała do Ameryki i wzięła dla wnuków. I policja tam na lotnisku nic nie miała żadnego. Jest bezpieczna, bo jest doskonała. Tak. To jest też dla pani. To jest pistolet taki mniejszego kalibru dla obrony własnej i proszę to używać tylko do obrony własnej. Nie tak jakoś tam. To jest z celownikiem elektronicznym. Specjalny pistolet, już taki wyrafinowany. A to jest taki mniejszy pistolet teatralny, powiedzmy. Do teatru, jak się idzie. I co jeszcze mam? Mam. Robiłem takie potwory, a to jest taki pasożyt potwora. Taki. I to jedyny na świecie, bo nie ma, pasożyty się nie zachowały tych potworów. Tylko jest jedyny na świecie. Nie ma więcej takich. Nigdzie. W żadnym muzeum nie znajdziecie. To jest jeszcze broń ze stanu wojennego. Tak? Co jeszcze mam? Jeszcze mam coś. A, to jest jeszcze jeden świecznik. Tylko już przestrzegałem, że trzeba
bardzo uważać ze świecznikami. O, do końca się wypalą i może być pożar w domu. Jeden trzeźwy w domu musi być, niestety. A to jeszcze broń, taka, jakby któraś z pań się czuła zagrożona, to jeszcze jeden świecznik. Co jeszcze mam? Dużo broni, ale już za dużo. Zostawię w domu, jak będzie następny stan wojenny, to się może przydać. Nigdy nie wiadomo. I to by było na tyle. Panie się same podzielą, bo nie będę już. To. Ja nie będę sam. To jest właśnie ten insekt tych potworów. Bo to są same potwory. A z jakiego to drzewa jest? Proszę? Z jakiego to jest drzewa? Brzoskwiniowe. A to wszystko jest brzoskwiniowe drewno. Cenne. Z brzoskwiń. Smak brzoskwiń znaczy. Jakby ktoś chciał sobie potwora stworzyć, to proszę przyjechać do sadu. Tam można sobie znaleźć taki półprodukt, a później wyprodukować. A to jest specjalna rzutnik prawie drobnych granatów. Chciałbym proszę na kaliber popatrzeć. Tu nie ma śmiechu. To jest broń. A to jakiś potwór. Jeszcze coś mam. To wystarczy. To jest podziękowanie tym paniom, które mnie podziękowały tą statuetką. Taką. Dyplom. Jest też tutaj nawiązanie do brzoskwiniowego sadu. Są drzewa z owocami brzoskwini. Także jest nawiązanie. Tu jest list gratulacyjny. Odręcznie i w druku. Tak, dziękuję. To tutaj nie, to jest całą teczką. A. To całe jest tak. Dziękuję. No i taka to jest uroczystość. Myślę, że trawa nie było. Laureaci czytają swoje utwory i Państwo mogą zadawać pytania, ale oczywiście to myślę, że w dowolności zostawiamy do Państwa decyzji, czy jakieś pytania do laureatów. Chęć rozmowy pewnie będzie możliwa. Mamy też tam taki mały poczęstunek i woda, także proszę się częstować. I też oddajemy głos jeszcze Panu Krzysztofowi. Proszę bardzo. Tak? Ja pozwolę sobie przekazać grosz koronny Panu. Proszę? Grosz koronny. A. Skąd pan to ma? Szczerze. To na pewno oryginał? Szanowni Państwo, jeżeli wszyscy zebrani tutaj obecni jeszcze mają i chęci, i siły, to teraz jest czas właśnie na takie krótkie spotkanie autorskie, albo też spotkanie jest połączone z odczytaniem wierszy przez samych laureatów. Więc tu jest pytanie do Państwa. Dobrze. Głos jury i także zadecydował. To może poprosimy Pana Profesora. Kilka wierszy, bo myślę, że to jest też